Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Ukazała się ostatnio nowa książka Stanisława Krajskiego pod tytułem Rozpad polskiego kościoła, geneza upadku. Autor zauważa, że wszystkie tak zwane ruchy odnowy powstały w Polsce w tym samym dokładnie czasie. Odnowa w Duchu Świętym i neokatechumenat powstały w 75 roku, a ruch Światło-Życie pod tą nazwą powstał w 76 roku. Jego założyciel, ksiądz Blachnicki, ogłosił rok 1975 rokiem Ducha Świętego, a zaraz po tym ogłoszeniu w ruchu tym nastąpiło pierwsze w Polsce tak zwane wylanie Ducha Świętego. Krajski twierdzi, że były to inspirowane spoza Kościoła działania zmierzające do dezintegracji polskiego Kościoła. Czy ksiądz arcybiskup zgadza się z tym ujęciem? Ja z tym ujęciem Krajskiego się zgadzam, bo ja to znam już od dawna. Tylko, że Krajski to przebadał literatury, tam przykopał to ogród, przykopał, wynalazł te wszystkie, kto co mówił, jakie nazwiska i tak dalej. Ja to robię taką esencję tego wszystkiego, że właśnie, żeby zniszczyć Kościół katolicki na przełomie wieku, zawsze byli takie jakieś sektanckie, sekciarskie ruchy, mormony tam byli i różne inne, baptysty tam, które powstawali tuż jakby grzyby po deszczu. Tu znienacka powstawali tam i tu dawaj tutaj Scientologia, sekta, która tam wciąga elity największych państw i mocarz i wyplukuje mózgi. Czy jakieś jeszcze tam jakieś, które żeni rodziny, nawet jakiś biskup z Afryki się ożenił, bo tam Sen Myeongmun się zdaje, tak jakiś był tam Koreańczyk, który takie imperii stworzył taką, gdzie tam on mówi, z kim się ożenić, jakie małżeństwa sważyć i tak dalej. Oczywiście wszystkie te rzeczy to jest gwoźdź, powiedzmy, który wbija w żywe ciało Chrystusa i w żywe ciało wiary. To jest taki gwoźdź, który bacyla, która rozjada Kościół katolicki. To nie jest tylko taki jednorazowy cios, który przyszedł i poszedł. To cios, który pozostawia po sobie ślady. To takie otrucie jakimiś takimi jak to się nazywa, metali lekkie i te metali takie, które osiadają w organizmie, rtęci, co jeszcze, olowie, jak? Metale ciężkie, które osiadają w organizmie, nie da się ich wypłukać niczym, nie lekami, nie czymkolwiek innym, oni już tam robią swoje roboty aż do zgonu ciała ludzkiego. Tak samo te bacyle, oni nie prosto weszli w jakieś grupki ludzkie, a oni weszli w hierarchię katolicką, a który jest postawiony za to, żeby ona głosiła Słowo Boże w porę i nie w porę. I kiedy hierarchia jest przesiąknięta tym wszystkim, to ona chcąc, nie chcąc, głosi to wszystko, albo pozwala na te ruchy, bo nic innego nie umie głosić. Dlatego te ruchy zamieniają w kościołach takie spiewania, takie chór, jak to się mówi żartobliwie po rosyjsku, chór dziewoczek takich, takie kikimory, takie podspiewują sobie, podtancują, takie na wesoło, na bieżąco, takie. A te dzieci też nie wiedzą, oni chcą prawdy, tylko oni mają lidera, których prowadzi na manowce, ale oni nie wiedzą, że to manowce. Im to miło, pięknie, fajne i tak dalej. I tu jest straszny ten błąd, a w różnych grupkach. W różnych grupkach, jak to pięknie msza święta się odprawia, w niekotychminacji, jak oni pięknie wszystko idą, wszystkie chłopaki brodaty, takie jak kicho brodaty muszą być, jak oni fajno te noszą te kielichy do picia wina, pozlacano, srebrne pozlacane, wielkie kielichy, bo to jest u nich uczta, a nie msza święta. Ale to wszystko tak, ale potem widziano w namiocie, powiedzmy, w Porto San Giorgio, gdzie to jest jakby siedziba niekotychumenatu, kiedy to wszystko, msza święta się odbyła, potem wszystkie chłopaki w tymże miejscu tuż po mszy świętej zapalili fajki, papieroski. I tak i nad nimi zrobiło się takie, bo dużo ich było, i taki oblok taki powstał. I mówi, patrzcie, Duch Święty tutaj pojawił się. No to trzeba mieć jakieś wielkie fanaberie, fantazje, żeby powiedzieć
na to, co było spalone dym od papierosów, to Duch Święty działa. Ja sam słyszałem na swoje oczy, na swoje uszy. Byłem tam. I widziałem, jak siedząc, powiedzmy, w ławkach i jeszcze niektóre, jako młodzi, nudziły się, siedzieli, noga na nogi założone, ręki wyciągnięte, łapska wyciągnięte, jak oni brali ten chleb połamany, gdzie to wszystko się kruszyło. Nikt z nich nie robił jakiejś ablucji, potem nic podobnego. I to było, jak to się mówi, chleb, który właśnie musiał być w drodze niekatechumenalnej, który tak się wydawało, że tak powinno być. Ale to było odejście od tej dyscypliny kościelnej, która była o tym, żeby tylko ksiądz to robił, a nie Nalapska. Albo my jesteśmy niekatechumenat, my jesteśmy inni. My otrzymali inne natchnienia. Od kogo? A od Ducha Świętego. Bo posoborowy Kościół to Duch Święty. I mówiło się niekatechumenacji, że Duch Święty działał tylko w pierwszych wiekach Kościoła i tylko po Soborze Watykańskim II. Duch Święty działał, a reszta jego nie było. To jakiś taki skarłowacjany duch. Jak ten Kościół w ogóle się utrzymał Chrystusowy tyle wieków, tyle kościołów budowanych, tylko tyle świąty, tyle tych mniejszych różnych klasztorów, które byli medytacje mieli, wszystko inne, karmelitki, klaryski, potem tam różne inne medytujące. Tam był duch tego wszystkiego. Skąd oni wszystkie to czerpali? Jeżeli Kościół był tylko na początku i potem, według neokatechumenatu. Ja to wiem od nich, ja to słyszałem od nich. Tylko, że dzisiaj, kiedy powiedzmy w kościele jest problema, to trzeba, kiedy lekarz bada człowieka na jego chorobę, to pyta się, a czym mamusia chorowała? Czym ojciec chorował? Czym dziadek chorował i babcia chorowała? Z jednej i drugiej strony. Wtedy prawdziwy lekarz powie, aha, to może być dziedziczne. Bo on bada przyczyny. Natomiast kiedy Kościół nie zbadał przyczyny, gdzie jest problem, a problem był w początkach ekumenizmu, modernizmu, Raner i te wszystkie jezuici, które zepsuli wszystko na swoich uczelniach i Sobor Watykański II doprowadzili do podania się masońskiej agendzie, no to wtedy przyczyna była tam. I trzeba było te przyczyny likwidować, żeby wejść, restaurować malowidło, a nie robić jego nowym, fałszywym, nieprofesjonalną ręką wymalowanym. I dzisiaj my mamy w kościele zafałszowany obraz kościoła. Zafałszowany, który niby skaka, biega, tańczy, gra na wszystkich, wszystkie się poruszają, ale Ducha Świętego nie ma, prawdziwego. Nie ma wzbogacania się, to tak jak człowiek dużo je, te, które dużo jedzą i nienasycenie. Dużo piją i nienasycenie. A tutaj, bo brakuje prawdziwego Ducha Świętego, prawdziwego ziarna Ewangelii brakuje. Dlatego powiedzmy, chcąc nie chcąc, te ruchy były przemyślane w Stanach Zjednoczonych, w laboratoriach wojskowych. Tak jak powiedzmy ten ruch teologii wyzwolenia w laboratoriach Bundeswehru, Bundestagu i tam niemieckie biskupy ze względu na to, że oni tam dawali pomoc finansową dla tych biednych krajów, oni prowadzali teologię wyzwolenia. Jezus rewolucjonista, podobny do Che Guevary, do Fidelia Castro i w taki sposób podszywali się pod Jezusa Chrystusa, że on i oni to same. W Azji podszywali się po to, że Buda, Konfucji, Jezus Chrystus to same, podobne bardzo. Oni podobno mówili. Tylko, że Buda to nie jest Bóg, to jest filozofia tylko, nic więcej. Buda nigdy nie mówił, że on jest Bóg. On dochodził do nirwany, ale po nirwanie idzie diabeł. Ale przyjmujesz diabła albo odrzucasz. A ktoś nie przyjmie jego, bo tam jest jakaś wtajemniczenie.
ale nie do życia wiecznego, do piekła. A te wszystkie inkarnacje skąd pochodzili? Z tego samego źródła. A teraz, żeby Kościół katolicki zniszczyć od wnętrza, to wychowali tak biskupów. Dlatego ten Dębowski pojechał tam, żeby przewieźć tam tutaj takie bzdury. Jakby on był katolicki biskup prawdziwy, to on by tego może nie zrobił. Ale to przewiózł. On chciał, a Blechnicki? A jakim prawem Blechnicki może objawiać rok Ducha Świętego, 75 rok? Przecież on nie papież. A jego chcieli już jego zwolenniki zrobić świętym. Kanonizować jego w jakiś sposób. A on rozpowszechniał właśnie to wszystko i też otrzymywał tam blessing z tych źródeł, które wypracowane w laboratoriach. Różne te wszystkie kościoły pentekostalne, to oni ze Stanów Zjednoczonych pochodzą. Tam to wszystko mnożyło się i rozpowszechniało się na świat. A żeby każdy naród niszczyć nowym swoim tym pentekostalnym kościołem. Zielonoświątkowcy. Ja byłem na Ukrainie, gdy mieszkałem, ludzie mówili, to sekta sztundy, albo mówili trasuny, że oni się częsą. No to oni właśnie jest zielonoświątkowcy, te Zieliński i tak dalej. Oni, najpierw oni mówią kukuriku, potem szczekają jak psy, potem jeden na drugim jeżdżą, no to właśnie do tego to prowadzi. A u nas na Ukrainie jeszcze dzieckiem słyszałem, jak ludzie mówili, to tam ludzie zbierają się takie trasuny, oni się częsą, w nich wchodzi diabeł, oni się częsą, tam pełzają po podłodze, po ścianach, bo tam prawdziwego Boga nie było. I teraz, kiedy tutaj zauważyli w Polsce to samo, w katolickiej Polsce, to przepraszam bardzo, katoliki, to gdzie? Zwariowali? Biskupi, zwariowali czy co? A to jest właśnie piąta kolumna, które specjalisty od diabla, które poświęcili się jemu, oddali jemu swoje dusze, oni to bardzo sukcesywnie wykonują. Resursem finansowym, resursem państwowym. Państwo milczy na ten temat, jemu wszystko jedno. Bo to im odpowiada. To im odpowiada deprawować ludzi, rozdzielać i rządzić. Bo oni postawieni dla tego. Bo jakby w państwie był jakiś lider, który rządzi państwem i troszczy się o naród, to on by państwo poświęcił Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Jeżeli by biskupi w państwie katolickim myśleli o zbawieniu duszy, to oni by dawno poświęcili Kościół katolicki prawdziwie i kultywowali by to, a nie prosto poświęcili, umyli ręki i do widzenia, i do archiwu te wszystkie poświęcenia. Na tym to polega. Dlatego to nie ma chwytu. To nie ma chwytu. I wtedy, kiedy Polska byłaby nawrócona, a czy diablo zależy, że Polska była nawrócona? Żadną miarą nie. A czy tym bezbożnikom na świecie, które podali się diablo, jest wygoda, że Polska dalej kontynuowała sprawę Boże? Oczywiście, że nie. Dlatego napad na Polskę jest taki mocny. No i temu pomagają Deep Church tutaj i Deep States. Deep Church już pokazał swoje rogi bardzo mocno, już widać to wszystko. I Deep States po prostu, tutaj nawet nie trzeba binokli, żeby to widać. To jest jawne. To jest pacholki, które nie znają się na polityce, na wojskowości, które nie znają się na prowadzeniu państwa. To jest tylko te rupory. Ktoś tam mówi, a oni po prostu tylko wydają dźwięki. Oni z siebie nie mogą nic zrobić. Dlatego ich nie mowa takie jest jalowe, nic nie do czego. Czy w państwie, czy w kościele. Ale oni mają władzę. Dlatego ludzie mówią w zdziwieniu, ale to biskup powiedział. Ja też biskup powiedział, no ale ty nie wie, no ty wypędzony biskup, to kto jego wie? A on jeszcze siedzi tam. No on będzie siedział do śmierci i po śmierci będzie w piekle siedział dalej, znaczy czego nie. Będzie przedłużał, on się boi z tego krzesła zejść. Bo tam jest koperty stojące. A tu nie ma koperty stojących. To tak, jak to się tylko cierpienie i nic więcej. Obelgi i wszystko inne. A kto chce taką pozycję zająć? Chrystus mówił, ty chcecie ode mnie odejść? Ja co mówił apostoł Piotr w imieniu innych? Ty Chrystus, Syn Boga Żywego, a my uwierzyli, że ty jesteś Zbawicielem. No tak samo i tutaj. Albo wybierajcie, albo siedzi z diablem
na krzesłach jego, albo robić za niego roboty. A w piekle tam dla niego wszystkie jednakowe. Czy te, które mu pomagali, czy przeszkadzali do jakiegoś czasu. Znaczy, piąta kolumna, to jest wyrafinowane, wypracowane te wszystkie ruchy w laboratoriach masońskich. I diabeł im też odpowiada, bo oni na masońskich zebraniach zbierają się i rozmyślają nie o cnotach ludzkich, a o... Co przeciwne cnocie jest? Słabość. O występkach ludzkich. I oni tak urządzają świat, żeby występki ludzkie byli folgowane, a nie cnoty. Dlatego mamy to, co mamy. To jest wyprodukowane i diabeł ich jest nauczycielem. A zawsze jest łatwiej potańczyć z innymi, czym pójść pospowiadać się. Zawsze jest łatwiej, jak Szymon Cyreneczy powie, no dobrze, ja tam poniosę tam dwa kroki, ten krzyż, to nadojedli mnie każdy raz, ja idę z polem, ja tam mówię, podnieś krzyż. Po co mi niepotrzebne? Czy mnie jest swój krzyż? Łatwo przy oblicy w aktora, który będzie grał cudzą rolę. A nie umie sam, jak dwóm swinia jedzenie zamieszać. W dwóch sosnach się zagubi. W dwóch brozach się świeżych, tak? To jest w laboratoriach najgorszych masońskich i wojskowych świata wyprodukowane te wszystkie wirusy, wszystko inne, aby niszczyć świat. Bo diabeł jest niszczycielem. On nic nie stworzył, tylko że sam nie może tego zrobić. Dlatego on wynajął sobie, dając władzę i pieniądze tym, których wynajął, i im wskazuje, co trzeba zrobić. Natomiast kiedy byli mnisi, mniszki, które naprawdę byli oddani Chrystusowi Jezusowi w największych stopniach procentów, to oni stwarzali naprawdę, oni zniżali niebo do ziemi. A te na odwrót wszystko robią, żeby na ziemi zszedło piekło i niebo jak najwyżej wyparowało. Wybierajcie, chłopaki, przed wami niebo i piekło. O co sięgniecie, to będziecie mać. Amen. Dziękuję księdze arcybiskupowi.